Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, ostatnim odcinku tego pokolenia mojej serii Poprzez Wieki. Witamy się w domu Radomira i Żywi, ale jak widzicie, żadnego z nich z nami nie ma. Zresztą widzieliście już na pierwszej cutscence. Przybiegła nasza Sława, która powiedziała ojcu, co widziała, co słyszała. Radomir praktycznie bez słowa, oprócz tego, że kazał Siemowitowi zostać i pilnować rodziny, wsiadł na konia i pojechał. Natomiast na drugiej części cutscenki widzieliście, jak Bolko wywiózł Żywię do jakichś ruin, w których prawdopodobnie sam się ukrywał, no i tam przebywają oboje. No, Bolko, co było, myślę, widać, kompletnie postradał już zmysły i nie jest świadomy tego, co robi. My natomiast jesteśmy dzisiaj w tej części rozgrywkowej tutaj z dzieciakami. Za moment w dzisiejszym odcinku mamy urodziny, które sobie zrobimy pewnie niedługo. Ichora, czyli syna Bolko i Bogny oraz Sławy. No i chwilkę sobie tutaj pogramy. No a na koniec oczywiście będzie cutscenka kończąca to pokolenie. Dobrze, wstała już Milena. Słońce zmień proszę, może strój. Może na ten. Zmień. Tak, no ja wiem, ślicznie wyglądasz. Przyrządź posiłek. No bardzo dobrze, że tego właśnie chcesz, ponieważ ja też bym właśnie tego chciała. Co my tu możemy zrobić? Zawsze zapominam, gdzie co tu mam. Czy możemy upiec jakiś chleb? Możemy upiec dużo. Może wiejski chleb pełnoziarnisty. Idź, kochana, upiecz. Wiejski chleb pełnoziarnisty. Ty, moja droga, też możesz wstać. Tak, wszyscy są tutaj smutni. Podejdź tutaj. Też zmienisz sobie strój. Zmień strój. Może na ten. Proszę bardzo. No tak, ty... Kto to jest? A, twój dziadek niby. No dobra. Chodź, bo mamy tutaj... Matko, ile my mamy tu tych zwierząt? Weź, trzeba wyładować i położyć pranie, bo ono na pewno jeszcze nie jest czyste. Ja bym chciała też włączyć sobie... bardzo proszę, włączyć dymki. Idź, bo wymienisz wodę i to pranie zrobisz. A ty, mój drogi, ty też już wstawaj. Gdzie jesteś? Na górze. Bardzo proszę, też zmienisz strój. Może być na ten. I zaraz zajmiesz się tu wszystkim. Ojca i matki nie ma. Dobra. Tym to się może zajmie zaraz Sława. Weź odchwaszczaj i zbierz cały plon. I co ty tu masz? Zmień strój. Dobra, Sławo, a ty? Ty też możesz wstawać, słońce. Dzieciaki jeszcze śpią, ale ty już możesz wstać. Większość tutaj jest smutna, ale jak widzicie, nasza Sława jest wściekła. Zobaczymy, czy na ten strój możesz zmienić, czy będzie on dziwnie wyglądał. Nie, dobrze, wygląda dobrze ta sukienka, super. I chodź, kochana, weź, zawołaj krowę. Dobra, ty, kochana, rzuciłaś to pranie, nie, no dobra, gryzą cię. Weź tutaj, wymień wodę. To jest na pewno jeszcze... A nie, zobaczcie, to już jest czystość nieskazitelne, mokre, pachnące. Zrób pranie, rozwieź na sznurku do prania. Dobra, i potem dodaj tutaj jakiś kwiat. Może lwią paszczę. I możesz tutaj zebrać cały plon. Tak, dzisiaj mamy też post, ale to później będziemy to robić. Ty już tu krowę wygoniłaś.
Nakarm ją bardzo cię proszę, wyczyść i oczywiście wyduj. Ciebie jeszcze pogryzło, no tak. A jak to zrobisz, to bardzo proszę, wyczyść licho, pozyskaj wełnę, wyczyść i wyduj. Ty masz co robić, a ty kończysz nam tutaj chlebek piec. No ty co tu masz? Jesteś czym? Trądzik poza kontrolą? Ty masz trądzik? Przecież my wyłączyłam tu trądzik. Zaraz muszę sprawdzić, bo jak się nie wyłączy opcje gry, ustawienia pakietu. No wyłączony mamy trądzik, więc na szczęście go nie widać, także ci to skasuje. Proszę bardzo, mamy pyszny chleb. Czy go można pokroić? Nie. Dobra, a czy my możemy tutaj zrobić jakiś świeży ser? Nie mamy soli, nie mamy kremowych grudek? Składniki. O, kremowe serowe grudki możemy zrobić. Idź zrób kremowe serowe grudki. A skoro tego nie możemy, to może tutaj, nie, w domowych składnikach nie. Gdzie tu może być nasza? A, tu mieliśmy już. Zbierz składniki serowych grudek. O, tu jest, może tu możemy. Babcine przepisy, posiłki. Nie no, kurczaka na pewno nie. A może tutaj przepisy, to też nie tak sięga. A tu jest, zapominam. Gotowanie. Ciasta i tarty, o. Dowolny ser. Może jakąś sałatkę możemy? Posiłki. O, sałatkę szpinakową. Zrób, zjemy sobie z chlebem. Dobra. Ty jak to skończysz, to... O, doimy krowę, której nie widać. Super. Bardzo cię proszę, posprzątaj oborę. I oczywiście musimy się zająć naszymi kurczakami. Posprzątaj kurnik. Zbierz jajka. I rozrzuć karmę w okolicy. Dobra, mleko, sława, serwatkę, no i super. Czy nam się zepsuła lodówka? No tak, jak nie możesz? A, bo pewnie serowe grudki wszędzie stoją. I gdzie ty to postawiłaś? Tu na górze jest chyba. Co to jest? Zaraz zobaczymy. I bardzo proszę, i... Kontynuuj sałatkę szpinakową, nie ty. Ty. Bardzo proszę, kontynuuj sałatkę szpinakową. Powinnaś móc. A ty, mój drogi, to ten plon zbierzemy za trochę. Ja bym chciała, żebyś tu przyszedł. O, tu mamy talerz chyba. Dobra. Chciałabym, żebyś przyszedł tu naprawić. Ty się zajmij tutaj. Też możesz wyczyścić i bardzo proszę pozyskać wełnę. A kurnik już jest posprzątany? No posprzątany. Dwa z możliwością wyklucia, dobra. Patrzymy, które to są z możliwością wyklucia. Jajko normalne z możliwością wyklucia. Proszę bardzo, bo nam są potrzebne, bo nam kury powymierały. I wydaje mi się, kochana, że ty musisz sobie skorzystać. I weź się wykąp. Tutaj mamy. Gdzie my mamy resztę naszych owiec? I kus. Dobra. A tą? Tej nie możemy. Tą już żeśmy się zajmowali. Chodź, porozmawiajcie sobie. Plotkuj o porannej liturgii. Może być. Bardzo proszę. Śpiewaj o święcie post. Sałatkę szpinakową mamy. Weźcie tutaj sobie nie twierdź. Opowiedz śmieszną historię. Dobra, przyjazne, głębokie zamyślenie. Rozmawiaj o zdrowych związkach. Tak, opowiedz, że jesteś bardzo zakochana.
przyjazne. Pogawędka, poznaj. Sława, co ty tam robisz? A, ty się kończysz kąpać, dobra. Jak się skończysz kąpać, moja droga, to bardzo proszę sobie, przyjdziesz tutaj usiąść. A wy, dziewczyny, miałyście jeszcze rozmawiać. O, rozmawiaj o nowościach w księstwie, jeszcze nie w królestwie. Entuzjazmuj się zainteresowaniami. Dobra. Siemowit. Weź ty tu, opryskaj przeciwko owadom i podlej jeszcze teren. A ty, kochana, nie idź siadać, tylko wytrzyj, proszę. Czy my tu możemy jakąś sól jakoś dostać? Składniki. Nie no, tu nie będzie soli. Gdzie tu zawsze w pakowaniu też na pewno, nie? Przetwory, nie, to suszenie, składniki. Ciasto i nabiał. I ta śmietana, śmietanka. No już mamy, ale nie mamy soli. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że powinniśmy tu mieć jakąś sól. A tu nie mamy sznurka znowu. Ty, moja kochana, twoja siostra już wychodzi, to chodź sobie skorzystaj i też się wykąp. A ty, moja droga, co idziesz zrobić? Weź tu podejdź. Jak nie możesz podejść? A gdzie ja cię... Nie możesz wytrzeć tej kałuży? Wytrzyj i wyrzuć, proszę. To wiesz co? Może nie tak. On jak robi to, to ty, moja droga, zamiast tego podlej. O, proszę bardzo. O, wstał nasz maluch. Weź, idź sobie, skorzystaj z nocnika. Proszę bardzo. Zaraz będziemy robić urodziny. Zdobyta umiejętność ogrodnictwa. No pięknie. Ty wyrzucasz. No i weź tu wytrzyj. Tu też nie możesz. Aha, owca ci przeszkadza. Dobra. O, i teraz wytrzyj. No już przecież jej tu nie ma. Aha, ona się liczy jakby była, bo cały czas, że pije. Wytrzyj. Owco! O, teraz chyba skończyła. To teraz powycierasz. Ty podlewasz, a ty opryskujesz przeciwko owadom. Wiesz co, ty też możesz tutaj, chociaż nie, no, zajmie ci to podlewanie. Dobra, super, idziesz do brata, no dobra, nie będę cię bronić, ci bronić, na pewno chcesz z nim o czymś pogadać. Czy ty się mu przyglądasz? Nie, rozmawiacie niby, tak? Dobra, Milena jeszcze podlewa. Co to my mamy tak wysokiego? Krzew maliny, No, powiem szczerze, że naprawdę wysoki. Dobra, no bo byśmy... O, przyszedł maluch. Ty, kochana. Nie, ty nie idź do siostry, tylko chodź tu sobie, skorzystaj z tego nocnika. Proszę bardzo. Czy ty się jeszcze kąpiesz? Nie. A, bo idzie do ciebie twój brat, to chodź tu, nie twój brat. Znaczy, w zasadzie to twój brat, o czym ty nie wiesz. Weź bardzo proszę przyjazne aktywności, poucz go mówić chwilę. A ty, kochana, pomóż swojemu pewnie przyszłemu mężowi. Dobra, czy ty możesz zebrać plon? Zbierz cały plon, proszę bardzo. No i dobra, wszyscy coś robią. Ja cię przebiorę, mój drogi. Zmień strój. Proszę bardzo. Tak, jesteście głodni, ale może wam się post tutaj zaliczy. Dobra, zbieramy. Ale ten mały cały czas dostaje tym
tą furtką. No, może nam się uda. O, dobra, tak, zrobiło nam się dzięki temu. Nie, już może go zostaw, tylko wiesz co? Chodźcie sobie tu siądziecie, usadź simów. Bardzo proszę, chodźcie tutaj. Jak już skończycie, natomiast ty też podejdziesz tu i ty słońce, a ty tu korzystasz. Dobra. Proszę bardzo. Zostaw już. Idźcie sobie usiąść. No i pięknie. I Milenko, ponieważ to ty, więc weź tutaj, zawołaj na posiłek i zjedz. Proszę bardzo. Zjadacie. Nie wiem, ile tu było porcji, ale powinno dla wszystkich starczyć. A oczywiście ta sobie siadła tam. I chorze, czy ty idziesz wziąć sobie? Idziesz. Ogólnie też otworzymy sobie i poszukamy, gdzie jest nasz tort. Jest. Nie, nie mówcie, że nam zniknął. To by było źle. Gdzie się podział ten tort? Zaraz go poszukamy. O, Przemir przechodzi, pewnie sprawdzał, czy wszystko w porządku. Ty nie masz. Ty nie masz, co to jest? Śmietanka. No, wiedziałam, że gdzieś musiałam go włożyć. Proszę bardzo. Chyba tutaj. Czy tu musimy... Tu są dodane świeczki. Są. Dobra. Czy wy się najedliście? Nawet. Dobra, nawet się najedliście. Ale Ichor jeszcze je. No to w tym czasie ty, mój drogi, może idź skorzystaj. I weź tu umyj ręce. A wy sobie pogadajcie. Ty oczywiście... A gdzie jest twoja siostra? A, tu. Oczywiście musisz być dla niej z... Zadaj nierozwiązywalną zagadkę. Musisz jej dogadać. Kłóć się o to, kto jest lepszy. Gdzieżeś ty postawiła ten talerz? I potem nam będą tu śmierdzieć. O, Milenko, usiądź sobie tu jeszcze. I ty, mój drogi, jak to wszystko zrobisz, to też jeszcze usiądziesz. O, tak. No, wy nie jesteście teraz w najlepszych. Złośliwe. Oszustwo. Nie, może... A w podłych? Kłótnie. Oskarż o ruszanie twoich rzeczy. Powiedz jej, że... nie powinna się wiązać z kimś takim, kto jest synem człowieka, który porwał naszą matkę. Nie, 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 maluchu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, Ichorze. Dobra, Ichorze, no masz tak, jak masz porozwijane. Jest to dosyć normalne. Ty, kochana, wypoleruj do perfekcji. Wycieraj w szale, za to ty, Ichorze, widziałam, że ci bardzo mało brakuje, jeśli chodzi o wyobraźnię. Ale ty nie masz żadnej zabawki. Natomiast zabawkę miała... Proszę bardzo, pobaw się. Pobaw się chwilę, może sobie chociaż tę wyobraźnię rozwiniesz. Dobra, weź ty się, każ im uspokoić, zwróć tutaj uwagę. Pewnie wychowawczych nic nie możesz, tak, bo nie jesteś, nie adoptowałeś. Głębokie zamyślenie, udziel cennej lekcji. Nawijaj o dorastaniu, powiedz, że to dlatego... Sława i Luba tak mają trudną dynamikę rodziny, niewątpliwie. Czy ty nie możesz tego wytrzeć? A, teraz możesz, dobra. No. I chodź, kochana, tutaj na razie sobie usiądź. I może zaczniemy. Nasz Ichor jeszcze się bawi, a my może zrobimy urodziny. Gdzie tu jest? Zdmuchnij świeczki, kochana. Proszę bardzo. O, wściekła będziesz dmuchać świeczki. Impas. Przegrana obustronna w kłótni. No, każda z was ma swoje racje. Proszę bardzo.
dmuchamy. No i dorastasz, moja droga. Proszę bardzo. A ty tutaj dodasz kolejne świeczki. Dobrze. Co ci tu zaraz wybierzemy? Ty jesteś bardzo inteligentna. Czy my mamy coś z wiedzy? No niestety sim renesansu nam nie pasuje. Bardzo żałuję, ale wszystkie tutaj te dziedziny są takie, co nam nie pa... A może z nastolatkowych coś, chociaż raczej wątpię. Darzona podziwem, super ambitna. No ale ty nie będziesz... No dobra, weźmiemy ci ambitną. Arogancką, ty nie jesteś niezdarną, też na pewno nie. Marzycielka to też nie ty. Ty raczej twardo stąpasz po ziemi. Tak mi się wydaje. Jesteś perfekcjonistką. To do ciebie niewątpliwie pasuje. No i proszę, o, z kwiatkiem nam wyskoczyłaś. Bardzo cię proszę, Mileno, dodaj świeczki urodzinowe jeszcze. No tak, sami nieżyjący ci mają dawać prezenty. No, kwiatek, powiem ci, Sławo, że niewiele o tobie wiemy, oprócz tego, że masz cerę podobną do ojca. Usadź simów tutaj. Dobra, siądźcie sobie. Ichor, już ci bardzo mało brakuje. Poczekamy, a w tym czasie ty możesz się bawić piramidką. O, urosłaś nam, dobra. Idź się bawić piramidką, a my damy szansę Ichorowi na zdobycie 5. poziomu wyobraźni. No, dawaj, maluchu. Dobra, nasza Dąbrówka, 2. poziom myślenia. No i chorze, no tak mało ci brakuje. Dąbrówko, weź sobie tutaj gaworz do białej owcy. My czekamy na Ichora. No, już powinno być zaraz. Dawaj, Ichorze. Jest 5. poziom używania wyobraźni. I chodź, Mileno, pomożemy naszemu Ichorowi zdmuchnąć świeczki. Pomóż zdmuchnąć świeczki, Ichor. Przestań gadać na razie. Idź weź naszego malucha. On, mam nadzieję, że nie. Idź go weź. No, dobra. Bierz go i lecimy. Pomóc mu zdmuchnąć świeczki. No i proszę, Ichor miał wyobraźnię na wysokim poziomie. Muszę o tym pamiętać. Aha, poszedł sobie dorastać gdzieś bardzo daleko. Co ty robisz? Nie krążyj, tylko dorośnij. Gdzie ty idziesz? Tak, oczywiście pioruna tu nie ma, bo oczywiście... No i co? Jest Ichor. Ichor, weźmiemy sobie kreatywne u ciebie, bo ty będziesz, na pewno będziesz marzycielem, będziesz wrażliwy, no ciężkie to cechy dla chłopca, ale i będziesz dobry. Myślę, że to do ciebie bardzo pasuje. No i możesz wyglądać naprawdę uroczo. Od mamy, dobra. Wszechbora to jest siostra Ichora. Dobrze. Pokaż się tu. No myślę, że będziesz wyglądał fajnie, jak się tobą zajmiemy. Dobrze, kochani, no to najpierw idziemy do losownika. Dobrze, i jesteśmy w losowniku. Zaczniemy sobie od naszej Sławy. Sława przechodzi z dziecka na nastolatka, więc ma 15% szans na to, że nie przeżyła. 95% Sława przeżyła. No i teraz Ichor, 20% szans. 91% Oboje przeżyli, także ja wskakuję do kasa i widzimy się niedługo.
No dobrze, kochani, jesteśmy w KAS i przed wami Ihor. Tak się prezentuje. Tylko zaraz, mój drogi, bo coś ty chyba masz z zębami mocno nie tak. Chociaż nie, w sumie dlaczego nie? Oczywiście, że możesz takie mieć. Tak wygląda z bliska. Tu mamy jego i pierwszy strój, drugi i trzeci. Tu mamy jego strój oficjalny, sportowy, do snu, na gorącą pogodę, tylko to był imprezowy oczywiście, do pływania, na gorącą pogodę, jeden z kapeluszem, drugi bez i na zimną pogodę. Jeden taki i drugi z czapą. No i przed nami jeszcze Sława. Tu jest nasza Sława w stroju zimowym. Myślę, że jest bardzo podobna do Radomira. Tu mamy ją w stroju codziennym pierwszym. Znaczy nawet czwartym. Tu kolejny. Chociaż myślę, że włosy jej tu jednak zamienię. Bo bym chciała, żeby może było bez takiej spinki. Zaraz tu poszukamy. Damy ci po prostu ten warkocz, chyba że takie rozpuszczone. Nie, ten warkocz będzie dobry. Także tu w kolejnym stroju, w kolejnym prezentuje się tak. I jeszcze w kolejnym prezentuje się tak. Tu mamy ją w stroju oficjalnym, sportowym. Do snu pierwszy i do snu drugi, imprezowy, do pływania, na gorącą pogodę jeden taki, drugi taki i na zimną pogodę na razie ma tylko ten. Także tak się prezentują nasze wyrośnięte już dzieciaki. No i co, kochani, ja na tym będę kończyła ten odcinek. Część rozgrywkowa była trochę krótsza, no ale została przed nami jeszcze końcowa cutscenka, na którą już teraz Was zapraszam. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za to pokolenie. Bardzo się cieszę, że lubicie tę serię. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym pokoleniu. Do usłyszenia. Hej, hej!